Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z tematem, update'em tematu, który był ostatnio, czyli tym związanym z Central Cee, Madeleine Argy oraz Ice Spice. Słuchajcie, działo się. Działo się przez ten czas, co nieco się rozwiązało, a niektóre rzeczy się jeszcze bardziej zapętliły. Stąd przychodzę do Was właśnie z tym update'em, żebyście również byli na bieżąco w związku z tą sprawą, a wiem, że Was ona interesuje. Sama się w sumie zagłębiłam trochę bardziej jeszcze w nią, także myślę, że jeszcze więcej będę w stanie Wam tutaj powiedzieć, ale zanim przejdziemy właśnie do tych wszystkich nowości, dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, Madeleine Argy jest to 24-letnia TikTokerka, brytyjska TikTokerka, która ma 7 milionów obserwacji na TikToku. Natomiast Central Cee to raper, który ma 26 lat i pochodzi również z Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, byli oni w związku od 2022 roku, natomiast w 2023 mieli przerwę i potem znowu po kryjomu wrócili do siebie w 2024. Skąd to wiemy, mimo że miało być to powrót do siebie po kryjomu, a no stąd, że po prostu wyciekły profesjonalne zdjęcia ich wspólne z Nigerii, gdzie Central Cee nagrywał swój nowy teledysk, które nie miały ujrzeć światła dziennego i było to ultimatum, które właśnie postawiła Madeleine Argy Central Cee, natomiast ten go nie dotrzymał, powiedział: pojadę z tobą, jeżeli żadne profesjonalne zdjęcia się nie pojawią w sieci. Pojawiły się, także tak, to była jedna z tych rzeczy, które doprowadziły do ich zerwania. No ale przede wszystkim fakt piosenki, wspólnej piosenki Central Cee i Ice Spice, której tytuł nosi nazwę Did It First. I słuchajcie, tekst tej piosenki, który mówi o zdradzie Central Cee i w sposób, w jaki zdradził Mats. Sam teledysk również mówi wiele. Słuchajcie, ten, kto jest w związku albo i nie, zrozumie, że no jest on totalnie nie na miejscu, tym bardziej, jeżeli dziewczyna takiego rapera nie ma pojęcia, że tak będzie wyglądał, prawda? Jakaś Ice Spice po prostu twerkująca na niego na łóżku. No jest to dość wymowne i wcale się nie dziwię, że Mats, która o tym nie wiedziała, była strasznie zawiedziona jego zachowaniem. Dosłownie dzień po ich zerwaniu Ice Spice i Central Cee byli widziani razem w From Hearts w centrum Londynu, gdzie wybrali się na shopping. Oczywiście było to po to, by nagłosić tą całą sprawę i by właśnie poszły właśnie plotki o zdradzie. No właśnie, czy to są plotki? Nie wiadomo. Sama Mats mówi na ten temat w podcaście swoim Pretty Lonesome, który ma aktualnie ponad milion wyświetleń. Ma on 45 minut, trwa 45 minut, także jest naprawdę długi. Natomiast właśnie tam mówi, że ona sama nie ma pewności, czy ją zdradził. Natomiast to, co zrobił, to nie był z nią szczery i robił wiele rzeczy za jej plecami i była pionkiem po prostu w jego grze marketingowców, tak? Tej marketingowej, która miała wypromować właśnie tą nową piosenkę. Co prawda, sam tekst piosenki Central Cee pokazał właśnie Mats i ona nie była z tego zadowolona, już wtedy zrozumiała, że coś jest nie tak w tym tekście, że czemu w ogóle rapuje o zdradzie, czemu jeszcze mówi, w jaki sposób ją zdradził, ten mówi, a to tylko marketing. I ona mu uwierzyła na tamten moment, natomiast tutaj nastąpiło przebudzenie, że jednak może to nie tylko marketing, a coś więcej, coś bardziej właśnie poważnego z tego wystąpiło. Jeszcze przed wydaniem tej piosenki Ice Spice wstawiła posta na Instagrama, gdzie co robi? Twerkuje tak ponownie to samo. I widzimy, słuchajcie, komentarz Central Cee. Trouble, czyli problemy. A podpisem był tekst piosenki If he cheating, I'm doing him worse. Czyli jeśli on zdradza, ja mu jeszcze w tym pomagam. Także tak, wspaniały tekst, prawda, świadczący wspaniale o osobie Ice Spice. Ale ludzie tego płazem nie puścili. Słuchajcie, przeczytam Wam właśnie komentarze, które postanowili opublikować pod właśnie tym postem Ice Spice. Myślałam, że Cię lubię, ale Ty ukradłaś czyjegoś faceta. What the... Kolejne twerkowanie na czymś chłopaku jest
crazy i to w bardzo złym tego słowa znaczeniu, no bo co to ma być kolejny? All she do is twerk, no właśnie, że wiele jej postów, praktycznie wszystkie są z tym związane. Kolejny komentarz, czy to twoja definicja bycia girl's girl? Skąd to się wzięło? Słuchajcie, mówiłam o tym też w poprzednim filmiku, że gdy Mac dostawała masę telefonów od teamu właśnie Central C, dostała również ten telefon od Ice Spice, która mówiła, że jest girl's girl. Także jakby też chciała podkreślić, że to był cały tylko marketing, nic więcej. No, tak chyba nie wygląda bycie girl's girl. Nawet jeżeli to jest marketing i tylko tyle, to wciąż nie powinno to mieć miejsca i fakt, w jaki w ogóle ona publikuje te rzeczy, jak jest dumna z tego, co robi, z tego tekstu, o czym śpiewa, o czym rapuje, no to jest po prostu jakiś absurd, że ona w ogóle tego chyba nie widzi. Tak. Następne były o braku szacunku do siebie, że nie ma ona szacunku, że jest żałosna, że po prostu smutne, że to zrobiła, bo dosłownie wiedziała, że ma dziewczyna. No i słuchajcie, Mac udostępniła właśnie ten komentarz Central C Trouble na swoim Instastory. Oprócz tego mamy całkiem świeżego TikToka Ice Spice, gdzie chyba w prywatnym samolocie robi, słuchajcie, pompki. Okej. A następnie, słuchajcie, przeczytam wam właśnie podpis. Mood po tym, jak odbiłam jej faceta. Że co? No i tutaj mamy komentarz Mac, która napisała dlaczego? No właśnie, dlaczego? Jakby co przez to chciała udowodnić, prawda? Może sobie, nie wiem, może ludziom, ale no nikt tego nie popiera, także no chyba nie udała jej się ta misja. Generalnie każdy właśnie wspierał Mac, widziałam masę komentarzy, że wszyscy są murem za nią, że ją popierają i że w ogóle co to ma być. Także chociaż tyle dobrze, że ludzie właśnie stoją za Mac, a nie Ice Spice. No i tak jeszcze odnośnie właśnie tego odcinka podcastu Pretty Lonesome, o którym wspomniałam już na początku filmu, to Mac właśnie podkreślała, że Central C był winny jej szczerość, a nie koniecznie inne osoby, czyli miała tutaj na myśli zapewne Ice Spice. Natomiast tak, że to przede wszystkim do niego miała ten cały, to całe zażalenie. Inną sprawą jest właśnie Ice Spice, która tylko po prostu podburzała ten ogień, prawda? Jeszcze bardziej go wzniecała. Natomiast tak, Central C tutaj najbardziej zawinił, ponieważ to on przecież był w związku, a nie Ice Spice, która mogła powiedzieć, że o tym nie wiedziała, że jest i tak dalej, ale widocznie wiedziała, że jest w związku. No ale dalej po prostu jeszcze bardziej podniósł za tą atmosferę i wstawia właśnie takie posty, jak wstawia na TikToka czy na Instagrama. I właśnie Mac wyjaśniła również, bo ludzie mówili, że wow, że była taka spokojna w tych, w tej serii TikToków, w których wyjaśniała jej stronę zdarzeń. Ona mówi, że nic bardziej mylnego, że tak naprawdę 1 lipca, jak się o tym dowiedziała, to przez 5 dni leżała w łóżku. Nie jadła, nie piła, nie była nic w stanie zrobić, wstać, bo po prostu przechodziła przez to, że dosłownie tyle ją to kosztowało i by zebrać te wszystkie myśli, potrzebowała właśnie tego tygodnia, żeby cokolwiek nagrać, jakąkolwiek właśnie odpowiedź w związku z tym wszystkim. Także tak, nie było to dla niej proste, ale tak, musiała po prostu przemielić te wszystkie emocje, przejść przez nie, żeby być w stanie później bardziej na spokojnie cokolwiek o tym powiedzieć. No i generalnie tak, ten podcast trwa 45 minut. Może ktoś z was jest ciekawy, co dokładnie tam mówiła. Zostawię wam linka w opisie, jakby ktoś chciał go całego przesłuchać. Ja tutaj chciałam wam tak właśnie pokrótce dodać te nowe wątki dla tych, którzy gdzieś tam byli ciekawi, co nowego się jeszcze zdarzyło od tamtej pory. Ale tak, to w sumie tyle, co chciałam wam przekazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco, kliknąć dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. Zazwyczaj będą pojawiać się po prostu w soboty w okolicach południa. Mam nadzieję, że tak się uda. Słuchajcie, zaraz robię trochę filmików na zaś, ponieważ wyjeżdżam i nie będę w stanie po prostu nagrywać na tym wyjeździe takich filmów. Dlatego cieszę się, że mi się udało nagrać się właśnie na zakładkę, żebyście mieli tutaj content. Jak już powiedziałam, że wracam, no to już staram się, żeby rzeczywiście tak było. Mam nadzieję, że uda się to utrzymać. I tak, piszcie koniecznie, co sądzicie o tej całej sytuacji. Jestem mega ciekawa waszych opinii.
Także droga wolna. No i tak, to tyle. Słuchajcie, życzę Wam wspaniałego dnia. Zapraszam jeszcze oczywiście na Instagrama. Tam będziecie widzieć, co robię na co dzień. Także dla tych, których gdzieś tam to ciekawi, czy chcą po prostu pooglądać jakiś content, to zapraszam, tam jest więcej mnie. YouTube to stricte dramy, Instagram to stricte ja. Także tak, to tyle, co mam do powiedzenia i widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa.